Dzień dobry. Chciałem tutaj przedstawić swoje wystąpienie, które miałem okazję wygłosić na szkoleniu dla nauczycieli organizowanym przez Małopolski, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Samo szkolenie odbywało się 25 stycznia obecnego roku, a ponieważ było zainteresowanie, prawda, żeby to, żeby to wystąpienie, ogólnie na wydarzenie było nagrywane. Niestety nie było, no to postanowiłem nagrać swoje wystąpienie, żeby można było do niego dotrzeć. Nie tylko osobom, które brały w tym udział, ale być może też inne osoby będą trochę zainteresowane. No ale przejdźmy do rzeczy. Tytuł mojego wystąpienia: Chemia, nauka eksperymentu, czyli powszechne przekonania chemików, a doświadczenia chemiczne. Gdybyśmy tak rozpatrzyli, pokrótce taki proces naukowy, że prawda ludzie sobie kiedyś wykonywali jakieś eksperymenty na tej podstawie, zadawali pytania, szukali odpowiedzi, dostawali albo nie dostawali, no i zdobywali wiedzę albo zadawali pytanie, wykonywali jakieś tam doświadczenie, eksperyment, otrzymywali odpowiedź, nabywali wiedzę, doszukiwali się jakichś prawidłowości, jakichś tam reguł, tworzyli teorię. No, i dochodzili do czegoś, co nazywamy nauką. No ale taki sobie pozwoliłem wzniośle dodać taki jeszcze, prawda, cytat, że samo zbieranie danych to nie jest jeszcze nauka. No bo to jest racja, to nie jest jeszcze nauka. Ale tutaj, zanim przejdę dalej, to mam taki tutaj slajd z tytułową, kawałkiem tytułowej strony publikacji naukowej pod tytułem Rozpuszczanie, roztwarzanie właściwie miedzi w stężonym kwasie. Siarkowym. Chodzi oczywiście o kwas siarkowy 6. I proszę tu zwrócić uwagę, jest podkreślone, że jest to publikacja sprzed niepełna, nies, nies, no, sprzed niespełna 5 lat. Jak to jest, że w XXI wieku, w 2019 roku. Czy może troszkę wcześniej, bo tam prawda, zapewne troszkę wcześniej wykonywali doświadczenia. Ktoś zajmuje się takim tematem, który no, wydawałoby się, że od XIX wieku, od właściwie początków właściwej chemii, no, powinien być oczywisty. Ale ja się temu wcale nie dziwię, że ktoś w XXI wieku podejmuje się takiego tematu. Wyjaśnię to na końcu, jak nie zapomnę, dlaczego ja się temu, ja się temu wcale nie dziwię. Ale przejdźmy kawałeczek dalej. No generalnie naukę można obalić tylko lepszą nauką. Ale teraz się tak zastanówmy, no bo byliśmy wszyscy wychowani na jakichś podręcznikach, chociaż może w obecnych czasach to niekoniecznie tak na podręcznikach, może w jakichś innych środkach przekazu to nazwijmy, a nie podręcznikach, ale generalnie zastanówmy się, czy podręczniki, na których się wychowaliśmy, przekazują informacje zgodne z eksperymentem. Czy podręczniki przekazują informacje zgodne ze stanem wiedzy? Czy eksperymenty opisane w podręcznikach mają jakieś pokrycie w rzeczywistości? I czy wiemy, na co powoływali się autorzy podręcznika? No, w tym temacie też mam trochę do powiedzenia, i jak nie zapomnę, to na końcu to dopowiem. Zacznę od próby tromnera. No, miałem akurat pół godziny czasu, czyli nie za dużo, więc tak musiałem powybierać, że tak powiem, takie ciekawsze przypadki, o których bym chciał w ciągu tych pół godziny. Powiedzieć, ale zobaczmy, wróćmy do tematu. Próba tromnera. Ona została opracowana, jak widać, niecałe 200 lat temu, jako metoda, metoda określania przybliżonego stężenia glukozy w moczu. Ale zaczęła być także używana do odróżniania np. aldehydów od ketonów. No dobrze, do tego zaczęła być używana, chociaż wynaleziona była akurat nie do tego. I teraz się zastanówmy, czy równanie reakcji. No, często zapisywane właśnie w takiej postaci, że aldehyd utleniamy tym wodorotlenkiem miedzi do kwasu karboksylowego, strąca się ten ceglasty osad. I okej, okay, czy to jest pra prawidłowe? Czy w ogóle powstają kwasy karboksylowe? W jakich warunkach się to przeprowadza? Co jej ulega? Czy jest to reakcja charakterystyczna dla aldehydów? Dlaczego została zastąpiona innymi próbami? Bo jeszcze w XIX wieku ona przestała być używana. Została zastąpiona próbą Benedykta, próbą Fellinga, kilkoma innymi, z których właściwie no, do dzisiaj używane są te próby Benedykta i próba, próba, próba Felinga, być może jeszcze jakaś tam inna. W każdym razie no, generalnie nie używa się już dzisiaj próby Trommera, a od ponad 100 lat używa się próby Benedykta i próby Felinga. i ona jakoś przetrwała, a próba, próba Trommera była zarzucona Przestawano jej używać już kilkanaście lat po jej opracowaniu. Czyli pytanie, no coś tu jest nie tak, to, to za chwilkę powiem. Generalnie sam świeżo strącony wodorotlenek miedzi, gdybyśmy próbowali zrobić próbę Trommera, to wynik zawsze będzie negatywny. Zawsze praktycznie otrzymamy ten czarny osad. No pytanie dlaczego? Bo sam wodorotlenek miedzi nie działa utleniająco na aldehydy. Do próby tym odczynnikiem właściwym Tromnera w próbie Trommera nie jest sam wodorotlenek miedzi, tylko jest to zalkalizowana zawiesina tego wodorotlenku miedzi 2. Jest kluczowe tamto właśnie silnie zasadowe środowisko. I ze względu na nie, ponieważ dopiero w takich warunkach zachodzi ten redox, to nie powstają kwasy karboksylowe, tylko ich sole. No, bo trochę, trochę trudno, żebyśmy w roztworze wodorotlenku sodu czy potasu mieli na przykład kwas octowy. No raczej nie, raczej będziemy mieć po prostu roztwór octanu sodu czy tam potasu. No, ale zobaczmy. No, jeżeli sobie zrobimy takie jakieś tam, no. Prosty, prosty przypadek, prawda, utlenianie aldehydu octowego, to w produktach będzie tam sodu czy tam potasu, w zależności od tego, czym ten odczynnik tromera był przygotowany. No, bo jego się przygotowuje w ten sposób, sposób, że się po prostu strąca, z, zazwyczaj z roztworu siarczanu 6-miedzi 2 osad tego wodorotlenku nadmiarem wodorotlenku sodu. I jedno z pytań, dlaczego mi to nie wychodzi. Dlaczego mi próba Trommera nie wychodzi? To wynika właśnie stąd, że nie ma tego kluczowego nadmiaru wodorotlenku sodu, tylko się tak doda, mniej albo bardziej na oko tego wodorotlenku sodu. Jest niebieski jakiś tam osad? Jest. No to robimy próbę Tromera i się okazuje, że nie ma, że wynik zawsze jest negatywny. I bo, bo po prostu nie ma kluczowego środowiska dla tej reakcji, czyli zasadowego. Ale tak czy siak, skoro musi być zasadowe, to nie można tam otrzymać kwasów. W takim razie oczywiście otrzymamy roztwór soli. Ale to co jest bardzo tutaj istotne, że próba Trommera to nie jest metoda preparatywna. To jest tylko reakcja, którą się wykonuje w probówce, bo to jest reakcja testowa, jak sama nazwa mówi. Próba. Do czego służy probówka? Przecież ta nazwa probówka odnosi się, pochodzi właśnie od próby, czyli testu. Nic innego jak test, ale w każdym razie zobaczmy, po co ja o tym mówię, że to nie jest metoda preparatywna, nikt tak nie będzie kwasu octowego otrzymywał w próbie Trommera na przykład, bo generalnie no ja tak widzę w różnych tam szkolnych, prawda, jakichś zbiorach zadań czy tym podobnych, ale nie tylko, bo no, za studentami też trochę miałem do czynienia i też mi podobne rzeczy przynosili przynosili na przykład tutaj z sąsiedzkiej Politechniki, gdzie też na przykład jakiś alkohol trzeba było utlenić do aldehydu, tym tlenkiem miedzi 2, tak, potem w próbie Trommera otrzymać kwas octowy, no świetnie, tylko, że nie powstanie kwas octowy, a potem go z tym wyjściowym alkoholem zestryfikować, żeby na przykład otrzymać odstany. tyn. No świetnie, ale przecież, przecież w tej próbie Trommera, której nie używamy w tym celu, tutaj by powstała nam od stan sodu czy potasu. A od stanu sodu czy potasu od tak sobie nie zestryfikujemy. Yy, oczywiście no, po zakwaszeniu jakąś tam małą ilość, ilość tego kwasu octowego dałoby się pewno wydestylować. Ale no, pytanie, no po co? No, nikt tak nie robi, bo to nie ma znaczenia praktycznego, taka yy, reakcja yy, Trommera, Więc no, uczmy, Coś, co ma jakieś pokrycie rzeczywistości, a nie tak, żeby tylko było. Więc o tym powinno się zapomnieć, bo nikt by tak nie zrobił po prostu w praktyce. No dobrze, ale skupmy się może na tym, co próbie Trommera ulega. Przede wszystkim no, aldozy i ketozy, oczywiście cukry proste. Aldehydy, ale uwaga, bo nie wszystkie. No, z takich związków innych, no to na przykład kwas askorbinowy, a ściślej askorbiniany, dlatego że no, ze względu na zasadowe środowisko to po prostu się ten kwas oczywiście zobojętni i, i zostanie nam tam askorbinian, jakiś tam sodu czy potasu. No, inne reduktory mogą być nieorganiczne, na przykład hydroksyloamina, ale jeszcze kilka by się też nieorganicznych znalazło, które nam zredukują ten wodorotlenek miedzi 2 do tego tlenku miedzi, tlenku miedzi 2. Hydroksyloamina to na pewno ulega, bo to nawet pokazuje na jednym filmie. Ale teraz pytanie, skoro to ulega, to pytanie a co nie ulega? No nie ulegają aldehydy o niewielkiej rozpuszczalności w wodzie. Do takich należy aldehyd benzoe'sowy, aczkolwiek o tym aldehydzie jeszcze jeszcze opowiem. Jeszcze o tym opowiem, bo tutaj jest nie tylko kwestia rozpuszczalności. Więc aldehyd benzoe'sowy na przykład nie ulega próbie Trommera. Dalej, aldehydy dobrze rozpuszczalne w wodzie też nie zawsze muszą ulegać tej próbie trommera. Pytanie dlaczego? No, do takich przedstawicieli należy właśnie glioksal, czyli etanodial i kwas glioksalowy. To są takie aldehydy, które nie ulegają, nie ulegają właśnie próbie trommera. Aby się wydawało, że kurcze no, powinny by ulegać, a jednak nie. No, i oczywiście kwas mrówkowy, kwas metanowy nie ulega Trommera. No to jest herezja, która się ciągnie już ponad 100 lat, że ulega, bo to jest kwas, który ma właściwości redukujące, ale wobec silniejszych utleniaczy. A wodorotlenek miedzi w zasadowym środowisku, miedzi 2 oczywiście, do nich nie należy, to jest bardzo słaby utleniacz. On nie ma siły utlenić anionu mrówczanowego, po prostu. Mrówczanowego, dlatego że w zasadowym środowisku i tak będziemy mieć, prawda, ten te, 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 te sól kwasu mrówkowego, a nie, a nie sam kwas mrówkowy. Znalazłem kiedyś taką informację w jednej z publikacji, musiałbym ją odszukać, w Journal of Chemistry Education, że aldehyd benzoesowy ulega próbie Benedykta. Próba Benedykta jest modyfikacją próby tromera, która zastąpiła tę właściwą próbę tromera, jak już wcześniej wspomniałem. Ulega, jeżeli tym wstrząsać, żeby rozbić go na małe kropelki. I wtedy, ze względu na duże rozwinięcie powierzchni, dojdzie do redukcji, prawda, związków miedzi, tam akurat będzie kompleks, kompleksu miedzi, i strąci się ten ceglasty osad. Oczywiście próbowałem to zrobić, chociaż za bardzo w to nie wierzyłem, no i podejrzenia były słuszne, bo nie udało mi się tego zrobić. Nie powstawał tam w ogóle ten ceglasty osad. No, pytanie, dlaczego? dlatego że stwierdzono, że tej reakcji, probie Tromera ulegają te aldehydy, które mogą po prostu mieć swoją formę enolową, utworzyć anion enolanowy, a na przykład taki aldehyd benzoesowy, ale też na przykład salicylowy, który się w wodzie rozpuszcza lepiej niż benzoesowy, a też nie ulega probie Trommera. Glioksal na przykład, czy ten kwas glioksalowy, to one w tych warunkach w środowisku to mogą ulegać na przykład reakcji kanicaru. Oczywiście w przypadku glioksalu to będzie sól, nie? czyli taki glioksalan sodu czy potasu. Natomiast to są właśnie związki, które, które nie ulegają próbie tromnera. Także jest tutaj kluczowe, żeby, żeby był też ten proton alfa, żeby mogły być właśnie, żeby mogła, zajść ta próba Tromera albo próba Benedykta, czy próba Felinga, bo to są próby, które zastąpiły, zastąpiły próbę Trommera. Teraz jeszcze tylko na koniec dodam, dlaczego próba trommera została wycofana. Dlatego, że mamy tam osad ciała stałego, nietrwałego tego wodorotlenku miedzi 2. Jeżeli ja go wsadzę do probówki, wsadzę do probówki z ciepłą wodą, no to on się szybko rozkłada. A co jeżeli będę tam miał nadmiar wodorotlenku miedzi a małą ilość tam wprowadzę aldehydu? No to mi się zdąży rozłożyć, znaczy rozłożyć, to mi się zdąży zredukować tylko część tego tlenku, a reszta się rozłoży do czarnego CuO i ja mogę widzieć czarny osad zamiast oczekiwanego ceglastego i mogę stwierdzić, że to jest jakiś keton, a nie aldehyd. Bo po prostu mi się ten nadmiar rozłożył do czarnego osadu. Dlatego próba Tromera była bardzo niepraktyczna i właściwie przestała być używana do czegokolwiek w takim poważnym świecie akademickim. Ale przejdźmy dalej. No bo sam odczynnik Tromera, czyli ta zalkalizowana zawiesina wodorotlenku miedzi, to nie jest kwestia tylko próby Tromera. Zaraz do tego dojdę. Teraz jeszcze tak troszeczkę jakby kończąc tę próbę Tromera, to zobaczmy na to. Że tu mamy na przykład z pewnego szkolnego źródła no reakcję kwasu, kwasu, kwasu morfowego z wodorotlenkiem miedzi 2, w której według autora wydzielają się pęcherzyki bezbarwnego gazu. Ale odpowiedzmy sobie na pytanie: gdybyśmy mieli otrzymać CO2, to co my musimy zrobić? Przede wszystkim mieć kwasowe środowisko, bo w zasadowym środowisku nie można otrzymać CO2, bo po prostu powstałby węgla. A zatem ta obserwacja to jest po prostu tylko radosna twórczość autora, któremu się tutaj wydawało, że tak to będzie, bo ta reakcja według niego no, zachodzi, to tak powinno wyglądać. No i pewno by tak było, gdyby taka reakcja zachodziła, ale nie zachodzi. Bo ze, ze względu, po pierwsze, na raz, że nie ma redoksu, a dwa, nawet gdyby ten redoks szedł, to i tak by powstał węglan ze względu na zasadowe. Środowisko. Nie, nie ma możliwości, żeby wydzielić CO2 w zasadowym środowisku. Oczywiście na papierze to, to każda reakcja zachodzi, ale w probówce niekoniecznie. Tutaj mamy podobny przykład z innego źródła. Też mamy tutaj napisane, że kwas metanowy jest reduktorem, redukuje mieć z drugiego na pierwszy stopień utlenia. No fajnie tylko, że to, co widzimy w tej pierwszej probówce, to takich objawów nie da nam kwas mrówkowy. Dlatego, że tu mamy szafirowy roztwór, jak widać. A to znaczy, że tam jest w środku na 99% glukoza, no ewentualnie fruktoza. Ale ja jestem prawie pewien, że jest to, jest to tutaj roztwór glukozy. Po prostu jest to tutaj to, co widzimy na tym zdjęciu. To nie jest to, co sugeruje opis. Po prostu to nie jest wynik, wynik przedstawiający reakcję probetromera dla kwasu mrówkowego, bo to jest niemożliwe. Nie powstałby taki kompleks. po prostu gdybyśmy wprowadzili ten kwas mrówkowy, to by nam się ten wodorotlenek miedzi roztworzył. A nawet gdybyśmy tam do nadmiaru zasady wprowadzili także, że żeby zobojętnić ten kwas i jeszcze mieć silnie zasadowe środowisko, to i tak ten wodorotlenek miedzi jeden, by nam się, rozłożył termicznie i byłby czarny osad, bo nie biegnie ten redoks. A tutaj wybitnie mamy szafirowy kolor świadczący o tym, że jest tam jakiś związek polihydroksylowy, prawie na pewno glukoza, no bo po co kombinować? Glukozę to można teraz wszędzie kupić. Tak, sam odczynnik Trommera, czyli ta zalkalizowana zawiesina wodorotlenku miedzi 1, to nie jest kwestia tylko próby Trommera. A jedno z częściej powtarzanych pytań, to jest oczywiście nie tylko dlaczego mi próba Trommera wychodzi, tylko na przykład dlaczego mi próba biuretowa nie wychodzi. Dlaczego mi nie wychodzi, w glicernie się nie chce roztwarzać wodorotlenek miedzi. No bo wszędzie czytamy, że jest to reakcja z wodorotlenkiem miedzi. Ale to równie dobrze możemy czytać, że roztwarzanie złota polega na jego reakcji z kwasem solnym. No to roztwórzmy złoto w kwasie solnym. A z jakiegoś powodu ta woda królewska to jest mieszanina solnego z azotowym, że po coś ten azotowy tam jest. Gdyby był niepotrzebny, to by nam z kwasem azotowym, przepraszam, solnym, to złoto też reagowało, a z jakiegoś powodu nie reaguje. I tak samo tutaj. Kluczowe jest silnie zasadowe środowisko, nie tylko, żeby zaszła próba tromnera, ale także próba biuretowa i odróżnianie związków polihydroksylowych od monohydroksylowych. Odsyłam na swoją nową stronę, gdzie. Jest też artykuł właśnie o tym wodorotlenku miedzi jako odczynniku trommera. Oczywiście z pytaniem, czy to jest odczynnik trommera, bo tak właściwie nie. Dopiero ta zalkalizowana zawiesina nim jest, bo jeżeli tam nie ma nadmiaru zasady, tylko zrobimy na przykład geometrycznej ilości, weźmiemy to wtedy, to wtedy wszystkie te próby nam dadzą negatywne wyniki. Chociaż nie powinny, nie? Na przykład gliceryna, nie, nie ruszy takiego wodorotlenku miedzidła, nie będzie tego szafirowego koloru. A dodajmy tam zasady i się okaże, że biegnie. Wyjaśnienie jest właśnie w tym artykule, do którego link tutaj widać. Kolejne, no takie, takie mnie mocno poirytowało zadanie z pewnego próbnego arkusza maturalnego, oczywiście takiego nieoficjalnego, czyli nie, 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 nie z CKE, ale zobaczmy, to co mnie tutaj poirytowało najbardziej, to probówka 3 i 4. Chociaż jeszcze tam się można przyczepić tej pierwszej, znaczy probówka zlewka oczywiście. Można się przyczepić tej pierwszej. No bo zobaczmy, co tutaj autor chce, żeby przyporządkować numery zlewek do podanych niżej obserwacji. To, co mnie interesuje, to właśnie powstaje roztwór o szafirowym zabarwieniu, oryginalna odpowiedź 1 i 4 i ceglasto czerwony osad, oryginalna odpowiedź 3. Oczywiście już nie będę znowu się produkował, że kwas mrowkowy nie zareaguje w ten sposób. Z wodorotlenkiem miedzi. Po prostu by go roztworzył. Powstałby roztwór mrówczanu miedzi i tyle. Nic więcej by się nie stało. Nawet jakbyśmy go ogrzali, to się nic więcej nie stanie. Dalej, z kolei w tym czwartym, mamy jeszcze, że powstaje roztwór o szafirowym zabarwieniu, co zupełnie jest nieprawdą. Dlaczego? Dlatego że to jest kwas szczawiowy, i jeżeli dodamy kwasu szczawiowego do wodorotlenku miedzi, to powstanie nam po prostu nierozpuszczalny praktycznie w wodzie szczawian miedzi, który jest takim jasno-niebieskim osadem. Tutaj to właśnie mamy pokazane, co się wtedy tam dzieje. A zatem skąd to wynika? No, wynika stąd, że te szafirowe roztwory, już pomijając, że jest konieczny konieczne ten, to, to silnie zasadowe środowisko, ale. Te szafirowe roztwory dają związki, które są diolami. Jeden, dwa diolami. A kwas szczawiowy to nie jest diol, tylko kwas dikarboksylowy. Nie alkohol dihydroksylowy, tylko, tylko kwas dikarboksylowy. A to jednak ma znaczenie, bo oczywiście mówi się, że związki, które mają dwie grupy, przynajmniej dwie grupy OH przy sąsiednich atomach węgla. No tak, ale to dotyczy dioli, a nie kwasów karboksylowych. Gdyby ten atom tlenu. Związany z tym samym atomem węgla nie miał znaczenia, to byśmy związek o wzorze, wzorze CH3COOH zaliczali do alkoholi razem z etanolem. A przecież jeden jest alkoholem, a drugi jest kwasem karboksylowym, bo ten jeden atom tlenu no istotnie wpływa na to, jak cały ten związek się zachowuje i jakim reakcjom ulega. A kwas szczawiowy to nie jest diol. To nie jest właśnie diol. To jest rzecz, no, którą by należało jakoś no, wiedzieć, uwzględnić to, a nie pisać, no, żeby tylko coś było. To mogło być ciekawe zadanie, ono mogło być fajne, ale niestety wprowadza ludzi w błąd. Wprowadza ludzi w błąd. Dalej, no, jeżeli tak się upieramy, że ten kwas mrówkowy ulega próbie tromera, no to zwróćmy teraz uwagę na to, że pewne szkolne źródło podaje dwie reakcje. Na jednej stronie reakcja z CuO, gdzie ma powstać mrówczan miedzi, ale już wodorotlenek miedzi miałby spowodować reduks. A przecież tu mamy związek miedzi 2 i tam mamy związek miedzi 2. To dlaczego CuO miałby reagować zupełnie inaczej niż ten wodorotlenek miedzi 2? To się po prostu wzajemnie no, wyklucza. Ale zobaczmy dalej. Próba Tollensa. Otóż próba Tollensa no, jest to... Też taka sprawa, że też jest często zapisywana w tak zwany uproszczony sposób, ale wadą uproszczeń jest to, że łatwo mogą wprowadzać w błąd. Uproszczenia są potrzebne, ale są dobre tylko wtedy, jeżeli nie wprowadzają w błąd. Jeżeli wprowadzają w błąd, to nie można upraszczać. A próby Trommera, przepraszam, Tollensa nie robi się w ten sposób, że tak jak tutaj na tym rysunku widzimy, się po prostu wsypuje, do probówki AG2O. Bo to, że ja sobie uproszczę równanie reakcji, tak jak tutaj, że uproszczę sobie równanie reakcji, nie znaczy, że ja sobie reakcję uproszczę w probówce. Muszę niestety zrobić tak, jak się robi probę Trommera, A w probie tromera nie mamy tlenku srebra, wbrew nazwie amoniakalny roztwór tlenku srebra, co jest w ogóle herezją, tradycją, ale przy okazji herezją. Bo ani tlenku, ani amoniakalny roztwór, tylko jest to po prostu roztwór pewnego związku kompleksowego. Natomiast do czego zmierzam? Do tego, że no próbę Tollensa robi się w taki sposób, że się po prostu bierze roztwór azotanu 5 srebra i strąca nadmiarem amoniaku. Najpierw się strąca, a zaraz się roztwarza w nadmiarze, więc czasami to jest tylko takie mrugnięcie okiem, i znowu jest to klarowne, dosłownie. Więc po prostu. Po prostu w taki sposób. Tam nie wsypuje się AG2O, jak sugeruje ten właśnie rysunek. Bo gdybyśmy tam sypali AG2O, to taki z etanalem Redoks prawdopodobnie by poszedł. No w końcu ma to podobne właściwości utleniające jak ten amoniakalny ten kompleks właśnie z amoniakiem tych kationów srebra, ale, ale no problem jest w tym, że to srebro by nam się zredukowało jako byłby po prostu osad. Osad by nam się redukował. A żeby powstało to ładne lustro, to to srebro musi, ten utleniacz, czyli ten związek srebra, musi być w roztworze. Musi być w całej objętości, żeby mógł osiadać się na tych ściankach, a nie żeby po prostu zrobić zro os osad srebra na dnie. Tlenek srebra przekształcić w srebro, tylko że problem w tym, że jak jako osad na dnie. Więc wracając do zapisów uproszczonych, ja jestem w ogóle ich przeciwnikiem, bo na papierze to sobie można wszystko uprościć. W probówce już nie, a uproszczenie nie może polegać na tym, że wprowadzamy kogoś w błąd. No dobrze, to kończąc już ten, znaczy przechodząc do innych rzeczy, to chciałem jeszcze powiedzieć o reakcji miedzi z HNO3 i z H2SO4. W jednym szkolnym opracowaniu jest informacja, że miedź reaguje z HNO3 dopiero wtedy, gdy ten kwas w sensie wodny roztwór HNO3 ma stężenie ponad 20%. Co nie jest prawdą, bo spójrzmy na przykład do kart wzorów CKE na standardowe potencjały redukcji. One się odnoszą do roztworów o stężeniu 1 mol na decymetr sześcienny. Dla kwasu azotowego 5 oznaczałoby to 6% w wodzie. Skoro tam potencjał redukcji jest prawie że 1 volt, a dla miedzi 0,34 potencjał utlenienia do Cu2, to oznacza. Że kwas azotowy, taki 6%, no musi roztwarzać miedź. No i roztwarza. Ja nawet pokazuję na pewnym. Star... Kiedyś celowo to pokazywałem na pewnych grupach, że nawet 3% HNO3 normalnie roztwarza miedź. Co prawda wolniej troszeczkę niż w większym stężeniu, ale roztwarza. No wiadomo, kinetyka. Ale idźmy dalej. A co z H2SO4? Czy reakcja Cu z H2SO4 to jest po prostu tak, jak piszą w podręcznikach? Że nam tam powstaje niebieski roztwór CUSO4, wydziela się tak pięknie SO2, i w ogóle i w szczególe, i, i tak to pięknie, i tak by sobie można było ten piękny niebieski hydratowany siarczan 6 miedzi 2 yy, otrzymać. Yy, ja tutaj mam dwa pytania. Czy powstaje ten niebieski roztwór, o którym tyle osób mi nieraz próbuje mówić? Czy to jest w ogóle metoda otrzymywania CUSO4? Otóż ja zrobiłem taki przegląd pewnych źródeł akademickich jeszcze i część podręczników, zwłaszcza polskich, zawiera te, to samo równanie reakcji. Natomiast druga część podręczników podaje tylko taką informację, że gorący kwas jest redukowany do SO2, ale nie podaje żadnego równania reakcji, tylko informację, że do tego SO2, ale. Brakuje równania reakcji, brakuje w ogóle informacji o tym, a co tam jeszcze powstaje. Co się dzieje z tą miedzią w ogóle? O to przejdźmy dalej. Bo ja się ośmielę na takie śmiałe, jak widać, skoro się ośmielę stwierdzenie, że prawdopodobnie nikt nie otrzymał CUSO4 w reakcji CUSK2SO4. Oczywiście ktoś się tutaj może sprzeciwić, ale to zaraz wyjaśnię, dlaczego tak mówię. No bo zobaczmy. Jeżeli weźmiemy stężony H2SO4, ogrzejemy go do około 130 stopni i wrzucimy tam miedź, to miedź pokrywa się czarnym nalotem. W ogóle powstaje czarny osad, bo niekoniecznie to musi być nalot, osad też. Pytanie, czym on jest? I taki Bercelius w pierwszej połowie XIX wieku na podstawie tej, że określił zawartość miedzi w tym osadzie, stwierdził, że jest to CuO, no bo wykrył tam 80%. Miedzi, jak policzymy, ile jest miedzi w CuO, ono to jest właśnie 80%. Tylko, że nie sprawdził, co tam jest jeszcze w tym osadzie. Wykrył miedź, i na tym się oparł. Baskerville parędziesiąt lat później stwierdził, że tym osadem jest CU2S, bo on ten osad badał bardziej kompleksowo. A tak się ciekawie składa. Że zarówno CuO, jak i Cu2S zawiera 80% miedzi. No, kto nie wierzy, niech sobie przeliczy, że w jednym i w drugim jest tyle samo miedzi. Po prostu, po prostu ta miedź wprowadziła Berceliusa w błąd, bo nie sprawdził, a czym jest tych 20%. A Baskerville sprawdził, że to jest siarka, czyli jest to Cu2S. I publikacja ta, której kawałek tam tytułowej strony pokazywałem, potwierdza, że tym osadem jest CU2S no z niewielką domieszką tlenku miedzi. No dobrze, ale to jest niewielka domieszka, a nie że to jest tlenek miedzi. I teraz pytanie, no dlaczego w XXI wieku naukowcy zaprzątali sobie tym głowę? No bo trzeba. Zobaczmy, ile jest przekłamań, ile jest takich rozpowszechnionych stwierdzeń, opinii. Które no niekoniecznie mają potwierdzenie w rzeczywistości, potwierdzenie w eksperymencie. No Ciężko jest dotrzeć czasami do rzetelnych informacji. Ja sam jestem po pewnych przejściach, bo szukałem kiedyś pewnych informacji i znalazłem dwie publikacje, które się powoływały na inne publikacje. Tylko problem w tym, że te publikacje nowsze nie zawierały w ogóle informacji o tym, że autorzy przeprowadzili doświadczenie, tylko cytowali jakieś tam stare, Publikacje ze swoimi jakimiś tam dodatkowymi, że tak powiem, przemyśleniami, taką radosną twórczością. A w jednym przypadku to się w ogóle zapętliłem, bo wyszło na to, że się wszystko wzajemnie cytuje, tylko nie można dojść jakoś sensownie do, do, do tego, skąd się coś wzięło. No dobrze, no w każdym razie chodźmy dalej. Jeżeli byśmy ten kwas ograli do 200 stopni Celsjusza, to dopiero wtedy się wydziela SO2, ale przy okazji pojawia się biały albo taki szary osad. I po wylaniu mieszaniny poreakcyjnej, w której jest nadmiar kwasu do wody, czyli taka, taka standardowa procedura to jest wylanie tego do wody, to ten biały osad po czasie zanika i powstaje niebieski roztwór. Tutaj jeszcze zwróćmy uwagę na te 130 stopni, że tutaj nie ma mowy o SO2, bo nie obserwowano tutaj specjalnego wydzielania gazu. Natomiast w tych około 200 stopniach, czy więcej niż 200 stopni, obserwowano wydzielanie SO2. Ale teraz zwróćmy uwagę na to, że taki Baskerville zaproponował dwa równania reakcji. Równanie głównej reakcji biegnącej w temperaturze 130 stopni, pod koniec XIX wieku, i równanie głównej reakcji biegnącej w temperaturze powyżej 200 stopni tutaj zapomniałem dopisać oczywiście miało być 200 o. 200 stopni właśnie też przez tego Baskervilla zaproponowane no to jest niby to równanie które spotykamy w podręcznikach ale zobaczmy dalej no przede wszystkim przede wszystkim czym jest ten czarny osad no już od ponad 100 od 130 lat Wiadomo, że jest to CU2S. No to zobaczmy na przykład tutaj. 1992, no 100 lat po obaleniu twierdzenia Berzeliusa. Zerkamy na przykład tutaj, chociaż akurat ta książka jest jedna z lepszych pozycji dydaktycznych. I co tu widzimy, że tym czarnym osadem jest CUO. Tak tam jest napisane. A to jest przecież 100 lat po tym, jak ktoś wykazał, że to nie jest CUO. No dobrze, dalej. Musimy wziąć jeszcze jedno, jedno, jedno pod uwagę. Czy tym białym osadem jest bezwodny CUSO 4 Bo niektórzy mówią, no bo to jest stężony kwas, no to tam nie powstaje ten niebieski hydrat. Dopiero jak to wpuścimy do wody, to on tam powstanie. Otóż problem jest w tym, że w zakwaszonych wodnych roztworach związki miedzi 1 dysproporcjonują. Jeżeli byśmy sobie na przykład wzięli tlenek miedzi 1, wpuścili na przykład do... Jakiegoś tam rozcieńczonego kwasu solnego, no to on nam za chwilkę zdysproporcjonuje i będziemy mieli trochę miedzi metalicznej na dnie, no i jakiś tam chlorek miedzi, albo siarczan miedzi, jeżeli to byłoby na przykład, byłby tam, byłoby tam trochę kwasu siarkowego 6, nie? I teraz zobaczmy. No bo co to jest ten biały osad? No jak wylejemy do wody, to i tak. Mamy tam nadmiar kwasu siarkowego 6, to i tak nam, by, cokolwiek by tam było, by nam zdysproporcjonowało. Ale w 1927 roku, więc też już prawie 100 lat temu, tę mieszaninę porakcyjną z tym białym osadem, ktoś po prostu wylał do metanolu i zajął się tym białym osadem. I wtedy się okazało, że tym białym osadem to nie jest bezwodny CUSO4, tylko CU2SO4, który też jest biały. I jeżeli byśmy go wpuścili do wody zakwaszonej, to on też nam zdysproporcjonuje i powstanie nam CUSO4. No i przy okazji, trochę miedzi metalicznej. I teraz zobaczmy, no bo pytanie, pytanie takie: czy reakcja miedzi zastężonym kwasem ciarkowym 6, chociaż nie lubię tego słowa, bo tutaj kwas nie jest kwasem, tylko jest tutaj utleniaczem. Kwas nie jest kwasem absolutnym. Tutaj jest zakład utleniaczem. To jest oczywiście już tutaj kwestia pewnego tradycjonalizmu, który też wprowadza ludzi w błąd. Więc, jeżeli chodzi o nazewnictwo. Ale wracając do tematu, reakcja miedzi zastężonym CUSO4, H2SO4, to nie jest metoda otrzymywania CUSO4. To jest przede wszystkim metoda otrzymywania SO2, i tu uwaga. Uwaga Cu2SO4. Siarczan 6 miedzi 1. Tutaj Cu2SO4. Niech mi ktoś pokaże preparatykę, gdzie w reakcji miedzi z gorącym H2SO4 otrzymuje się CuSO4. Nie ma takich bezpośrednich przepisów. Po prostu, jeżeli są, to używa się mieszaniny na przykład kwasu siarkowego 6 z azotowym i to jeszcze rozcieńczone troszeczkę. To, to, to się używa, a nigdzie nie ma przepisu, żeby używano stężonego kwasu siarkowego i otrzymywano CUSO4. Za to są przynajmniej dwa przepisy w preparatykach otrzymywania tego związku bezpośrednio w reakcji miedzi ze stężonym H2SO4. Zresztą sam to robiłem. I mogę potwierdzić, że rzeczywiście tak jest. No ale dobra, przejdźmy kawałeczek dalej. Bo moja prywatna propozycja to jest korekta tego, tych równań zaproponowanych przez Baskerville'a, dlatego że Baskerville no, też to wylewał do wody. Więc też mu tam zachodziło to dysproporcjonowanie, a on się zajął, że sobie zważył ten CuSO4 potem, który mu tam powstał i na tej podstawie określił równanie reakcji. A ja bym to jednak skorygował. Wpisać tam Cu2SO4 i tak samo tutaj w temperaturze 200 stopni, tam gdzie powstaje ten SO2. Pisać tam CU2SO4, bo wiecie, to, że można otrzymać CUSO4 po jeszcze tam pewnych krokach, nie znaczy, że akurat taka reakcja biegnie, bo przecież może nastąpić jeszcze potem, podczas tego wydzielania tego, tego, ten, no, kolejna reakcja. Kolejna reakcja, więc nie tak naprawdę będą dwie reakcje, a nie jedna, i tylko my sobie to na papierze upraszczamy sprawę. Ale to, że sobie uprościliśmy, nie znaczy, że to tak biegnie w probówce. No dobrze. Teraz jeszcze tak troszeczkę z organiki. benzen, toluen i woda bromowa. Otóż, no, no, taki znany przypadek, że żelazo tam możemy wrzucić i wtedy sobie ta reakcja substytucji elektrofilowej pójdzie, no bo właściwym katalizatorem jest co prawda FEBR3. No ale w reakcji żelaza z FE powstanie nam ten bromek. I dalej już będzie, będzie ta kataliza, to jest takie generowanie tego katalizatora, takie in situ, że po prostu wrzucamy i ten katalizator tam powstanie, i dalej już sobie ta reakcja pobiegnie, bo będzie katalizowana. I teraz pytanie, czy w obecności żelaza zajdzie taka reakcja podstawienia elektrofilowego w pierścieniu, właśnie tym aromatycznym, gdy użyjemy wody bromowej, bo tak głównie o tę wodę bromową się rozchodzi? Zobaczmy, no bo. Dlaczego ja o tym mówię? No, bo jedno z wydawnictw wyprodukowało film z przebiegiem tego doświadczenia. I na tym filmie widzimy, że jak wrzucono do właśnie probówki, która zawierała toluen i wodę bromową, i wrzucono tam kawałki żelaza, podkreśliłem tutaj to słowo, to zaczyna zachodzić reakcja chemiczna. No, wydziela się gaz i tak dalej. Ale teraz zobaczmy, no bo. Żeby ta reakcja biegła, brom musi reagować z kationem żelaza Fe3+, w taki sposób, że utworzy odpowiedni kompleks, ale przy okazji wygeneruje się jeszcze ten właściwy elektrofil, czyli w pewnym uproszczeniu jon Br+. To tak troszeczkę uproszczenie z mojej strony, ale generalnie ten właściwy elektrofil się wygeneruje. I on może atakować pierścień. Tyle, że woda uniemożliwia wygenerowanie elektrofila, bo nie umożliwia powstanie takiego kompleksu. I wodą można te reakcje przerywać. Po prostu jeżeli mamy taką substytucję elektrofilową w obecności jakiegoś tam chlorku czy tam bromku żelaza, glinu, cynku, to można te reakcje przerwać, dodając tam na przykład wody. Bo woda nam zabija, brzydko mówiąc, ten katalizator. No to przepraszam, skoro woda służy do przerywania tej reakcji, to jakim cudem ma biec reakcja z wodą bromową po wrzuceniu tam żelaza? To nie są trudne rzeczy, bo to, co ja mówię, to jest pierwszy, drugi rok studiów, gdzie się wymaga tego od studentów, na przykład na chemii organicznej, na laboratoriach z chemii organicznej, żeby takie rzeczy wiedzieli i tym podobne. No ale dobra, zobaczmy sobie dalej. Generalnie ten wyprodukowany przez jedno z wydawnictw film jest spreparowany. Bo zamiast żelaza użyto tam wstążki magnezowej. Przepraszam, ale ja wiem, jak wygląda jako chemik wstążka magnezowa. Nie dam się nabrać na to, że wrzucono tam żelazo. To jest wstążka magnezowa. I ja to wyjaśniam, powtarzam, powtarzam to doświadczenie w swoim filmie, do którego link tutaj zresztą pokazuję. I tak samo na tym zdjęciu, też z pewnego szkolnego źródła, też jest oszukane doświadczenie. Bo to, co tutaj widzimy, to nie jest to, co sugeruje opis. Dobrze, widzimy dwie nie mieszające się ciecze, pewno jakaś organiczna na górze, no może to być nawet toluen, ale co jeszcze widzimy? Że wydziela się tutaj gaz. Tylko skąd ten gaz biegnie? Od dołu. A gdzie biegnie reakcja, gdzie jest toluen? Tutaj. Więc gdyby miał się ten gaz wydzielać, to by tutaj szedł z tego toluenu, bo taki HBr, który ma tutaj powstawać w tej reakcji, on się bardzo dobrze w wodzie rozpuszcza. To dlaczego miałby tutaj. Jak widzimy, że bąbelki idą od dołu, dlaczego miałby nam opuszczać tę wodę? To tak samo, jakbyśmy powiedzieli, że HCL by nam się po prostu zamiast rozpuścić w wodzie, żeby utworzyć kwas solny, po prostu by nam uciekał z tego naczynia reakcyjnego, nie rozpuszczałby się w tej wodzie. No, byłoby to wszystko nielogiczne. Owszem, my papierkiem o zawsze troszeczkę gazu się nad roztworem. Unosi, więc papierkiem można wykryć, na przykład to, że taki HBR tam powstaje, ale to na tym zdjęciu nie jest tym, co miało być. Po prostu to wynika z tego, że to jest tak silnie przekłamanie zakorzenione w świadomości wielu osób, że po prostu nie dopuszczają do tego, że a może jesteśmy w błędzie, nie wychodzi nam to doświadczenie, bo jesteśmy w błędzie. Tylko po prostu to w takim razie trochę oszukajmy. Rzeczywistość. No i ładnie wygląda przynajmniej na zdjęciu, tylko że niestety jest to nieprawda. Dalej, już tak na koniec reakcje kwasowo-zasadowe. No, mówimy, że tlenki kwasowe reagują z zasadami nie reagują z kwasami tlenki zasadowe reagują z kwasami nie reagują z zasadami ale zobaczmy teraz na to. Tutaj też pewne szkolne źródło. Ja się mogę z tym zgodzić, że taka reakcja SRO z NaOH nie, nie zachodzi. Tylko co my widzimy w tych probówkach? Stały wodorotlenek sodu? Nie, tam jest zasada sodowa. Zasada sodowa to jest wodny roztwór wodorotlenku sodu. Wodny roztwór. A tlenek strontu po wrzuceniu do wodnego roztworu NaOH to przecież będzie reagował z wodą. On nie musi reagować z samym NaOH. Reaguje z wodą, która tam jest, która tam jest. Przecież to, że ja w tej wodzie mam rozpuszczone NaOH, nie zmienia w magiczny sposób właściwości wody, że ona strzela focha na tlenek strątu, i przestaje reagować z tym tlenkiem struntu. No Zresztą, nawet gdyby, to przecież gdybyśmy wrzucili do czystej wodzie, wody SRO, to przecież po chwili już tam mamy wodorotlenek strontu. No to przecież. Wodorotlenek strontu nie będzie reagował, przepraszam, tlenek strontu z zasadą wobec takiego myślenia, więc musiałby po chwili sam przestać reagować, bo przecież reagowałby z zasadą. Nie? Więc trochę to jest wszystko nielogiczne. I to samo mamy dalej. Reakcja z kwasem tutaj, że nie zachodzi. Ale co my tutaj mamy? Wodny roztwór, wodny roztwór HNO3. Dlaczego CL2O7 miałby nie reagować z wodą? Już pomijając to, że przykład jest taki troszeczkę wesoły oderwany od rzeczywistości, ale, ale nie tylko ze względu na to, że tutaj też woda strzeliła focha na cel 2 o 7, ale, no, ale powiedzcie mi, no jak takie coś można dawać uczniom? To nie może tak być, że na rynku ciągle będą takie opracowania i będą trafiać do uczniów, robić wodę z mózgu i do nauczycieli i też im robić wodę z mózgu. Więc ja Oficjalnie protestuję przeciwko dopuszczaniu takich źródeł cały czas do obrotu. I zresztą, jeżeli ktoś mnie zna, śledzi moją aktywność, to wie, że jestem przeciwnikiem podręczników. No i właśnie dlatego jestem przeciwnikiem, bo niech one są po prostu napisane najpierw lepiej, to zacznę je polecać. W każdym razie, idąc dalej, idąc dalej, mam tutaj cały czas na myśli jeszcze to. Zdanie, a jeszcze nie powiedziałem jednej rzeczy, bo na grupach maturalnych lubi się pojawiać takie zadanie spacowej z kwasem solnym, do którego dodajemy N2O5. I też wieczne pytanie, dlaczego tlenek kwasowy reaguje z kwasem? Ale przepraszam, a co to jest kwas solny? To jest przecież roztwór chlorowodoru w wodzie i znowu mamy tę wodę. Licealista, maturzysta nie musi znać pewnych reakcji, ale musi wiedzieć o tym że taki SRO reaguje z wodą, że taki Cl2O7 reaguje z wodą, czy Nf2O5 reaguje z wodą. A przecież mamy tutaj wodne układy. Wspomniałem no o tym, że maturzysta, czyli licealista pewnych reakcji nie musi znać i zaraz je sobie omówimy. No bo zobaczmy, tu jeszcze, żeby tak wszystkich uświadomić, że przecież zasada sodowa to nie jest same NaOH, to jest wodny roztwór NaOH, to jest zasada sodowa. Mamy tam wodę, no to będzie zachodzić taka reakcja. Kwas azotowy, to też jest tak właściwie wodny roztwór HNO3. No to jest po prostu też reakcja z tą wodą. Ale teraz zobaczmy, żeby to jeszcze tak troszeczkę urealnić, tlenki kwasowe reagują z zasadami, ale pytanie, czy nie reagują na pewno z kwasami? To jak wyjaśnić takie reakcje. Jak na przykład SO3 reaguje z H2SO4, tworząc na przykład kwas disiarkowy, jak P4O10 służy do tego, żeby laboratoryjnie otrzymywać SO3, jak taki SO3 reaguje z kwasem solnym albo w ogóle z chlorowodorem i tworzy kwas chlorosulfonowy, jak taki CRO3 wprowadzony do stężonego kwasu solne, solnego tworzy chlorek chromylu i to jest metoda jego otrzymywania. Okej. Okay. Naturysta, może, czy tam licealista, nauczyciel chemii, który no, ma uczyć, może wiedzieć, że ten on reaguje z wodą, no bo reaguje, więc jak go wprowadzimy do kwasu solnego, to powstanie nam kwas chromowy. Nie musi akurat tej reakcji znać, ale to mimo wszystko i tak powinien wiedzieć, że przecież skoro jest tam woda, to jakaś reakcja będzie. Ja tych reakcji tu na początku miałem napisanych dużo więcej, ale stwierdziłem, że zostawię to sobie na potem. Bo to są ciekawe reakcje, ale generalnie, żeby to jakoś skonkludować, to nie jest tak, że tlenki kwasowe nie reagują z kwasami, a reagują z zasadami. One po prostu nie tworzą soli w reakcji z kwasami, ale z samymi kwasami reagują, tylko niekoniecznie na tej zasadzie, co my myślimy, że tam sól powstanie. Powstaną na przykład jakieś kwasy mieszane albo inne kwasy, albo w ogóle jakieś takie ciekawe twory, typu jakieś tam chlorobezwodniki, jak ten kwas chlorosulfonowy, czy, 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 czy ten, właśnie chlorek chromylu. No dobrze, ale tutaj jest jeszcze takie zadanie na koniec z zeszłorocznego arkusza naturalnego czerwcowego, które dotyczy tlenków chromu. I oryginalna odpowiedź to jest taka, że ten tlenek 2 to jest CRO3, tlenek chromu 6. Tylko zwróćmy uwagę na to, co my tu mamy: zasadę sodową, Kwas solny, wodę. Z wodą reaguje. A przecież tu mamy wodę i tu mamy wodę. To dlaczego tu jest informacja, z której wynika, że nie reaguje z kwasem solnym, skoro wrzucimy go do kwasu solnego, zobaczymy, że się roztworzył, że coś się tam stało. Powstał przecież ten chlorek chromylu. A nawet jeżeli nie wiemy, że powstał chlorek chromylu, to ze względu na to, że jest tam woda, to pardon, ale. Możemy o tym wiedzieć, że powstał tam kwas chromowy. I teraz pytanie: ile osób było zakłopotanych? No dobrze, że, że, że czerwcową maturę pisze mało osób, ale ile osób, ja w ogóle jestem przeciwnikiem tego, żeby się starać pisać w czerwcu, ale ile osób, rozwiązując ten arkusz maturalny no, miało tutaj zagwostkę. Bo jednak może być świadoma tego, że przecież to będzie z wodą reagować. Nie musi znać reakcji yy, tworzenia tego chloru chromylu, ale z wodą jak najbardziej może wiedzieć. Tym bardziej, że podręczniki szkolne zawierają taką informację, że ten CRO3 reaguje z wodą. To akurat jeden z tych przypadków, gdzie podręczniki mówią dobrze. Yy, no tylko chciałbym, żeby w większości przypadków nie było się czego przyczepić w podręcznikach. No ale dobrze. Tego maturzysta nie musi znać, ale już taką reakcję jak najbardziej może znać. No ale to teraz pytanie, jak sprawiedliwie do tego tutaj podejść. no Bo jednak no jest to rzecz, jest to gafa, która się no, nie powinna zdarzyć, ale widać, no po prostu ja tutaj właśnie chcę pokazać, jak rozpowszechnione są pewne opinie, a niekoniecznie one się odnoszą do rzeczywistości. No dobrze. I pytanie, czy to jest uproszczenie, ta regułka powtarzana, czy po prostu przekłamanie? Jak dla mnie to to jest przekłamanie, a nie uproszczenie. Uproszczenie nie może wprowadzać w błąd. I pytanie, czy tak powinno być. Ja bym tutaj mógł jeszcze długo gadać, ale że miałem 30 minut i tak troszkę przedłużyłem, no to musiałem to poskracać, zastanowić się, co ja bym chciał tak powiedzieć w pierwszej kolejności. To sobie akurat to wybrałem. Ale jak będzie zainteresowanie, zobaczymy, no to może jeszcze. Coś więcej na ten temat powiem, a tymczasem dziękuję za uwagę. No i zapraszam też na swoje strony. Ok, pozdrawiam, cześć.